Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przed nami kolejny dzień i spotkanie ze słowem. Wierzymy, że słowo, którym karmi nas Kościół, które dla nas przygotował, jest tym słowem przez które Bóg przemawia dzisiaj. Jego słowo jest żywe, jest słowem dzisiejszym, porannym. Spróbujmy wzbudzić w sobie to nastawienie. To oczekiwanie, to pragnienie, żeby usłyszeć Jego Słowo do nas skierowane. Prośmy o to słowami modlitwy, których Pan Jezus nas nauczył. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Dwunasty rozdział Ewangelii według Św. Marka, wiersza 28B do 34. To jest ten fragment, który dzisiaj czytamy, słyszymy w liturgii. Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go: Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to, Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. Miłować go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego. Znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Bardzo piękny, znaczący jest ten y, fragment Ewangelii, to spotkanie z uczonym w piśmie. Z jednej strony mamy tu do czynienia z taką kolejną odsłoną tej y, drogi, konfrontacji, czasem rywalizacji, podstępu, walki między Jezusem a autorytetami narodu. Ale to spotkanie jest jakieś inne, szczególne. Ujawnia, to chciałbym pierwsze tutaj wydobyć, bardzo piękną prawdę o tym, że człowiek wierzący nosi w sobie pytania pytania o Boga, o świat, o siebie, o historię. To ważne, żeby te pytania uchwycić ważne, żeby je wypowiadać na modlitwie. Pytanie, które towarzyszy czasem naszemu życiu, to pytanie o sens. Bywa, że ono, jest, ono brzmi w ten sposób, dlaczego spotyka mnie jakaś sytuacja? Dlaczego cierpię z jakiegoś powodu? To są pytania bardzo trudne, nie zawsze nas prowadzą do odpowiedzi. Mnożą się. Słyszałem kiedyś takie określenie: jak ziarnka piasku, jest ich coraz więcej. Na te pytania, dlaczego nie znajdujemy odpowiedzi? Bóg nie odpowiada na pytania, dlaczego. Ale to pytanie wróćmy do, do tekstu jest inne. To jest pytanie o to, co jest najważniejsze bardzo dobre pytanie. Mądre pytanie. Mądre pytanie w życiu: co jest najważniejsze? Z tego ogromu wielkiej liczby przykazań, tej sieci przykazań, w której musiał się odnaleźć człowiek wierzący, rodzi się pytanie, co najpierw, co przede wszystkim, co jest. Najważniejszą treścią, najważniejszym słowem Boga, przykazanie jest Jego słowem przecież. Stawia to pytanie uczony w piśmie. Skoro właśnie te rozmowy Jezusa z uczonymi w piśmie miały często w sobie napięcie, były rywalizacją, jakimś sporem, albo takim oczekiwaniem, że się ktoś potknie, że Jezus nie będzie wiedział, że się pomyli. Że nie przywoła odpowiedniego tekstu, a w ten sposób będzie go można y, y, pomniejszyć, powiedzieć, że nie zna prawa, że nie należy mu się tytuł nauczyciel i tak No to właśnie to pytanie uczonego w piśmie można by potraktować jako pytanie podchwytliwe. Pyta się. Jezusa pyta go o to, które przekazanie jest największe, a potem wygląda na to, że wie. Słusznie, nauczyciel, dobrze powiedziałeś. Więc jakby jedno odczytanie tego spotkania, tej rozmowy mogłoby być w tym, tej konwencji, takiej rywalizacji. Jakiegoś poszukiwania, takich czy Jezus ma, ma te kompetencje, do której nie można się jakoś przyczepić, mówiąc takim językiem bardzo, bardzo zwyczajnym. Nie można postawić mu zarzutu, że czegoś nie wie, przekręcił, niedokładnie nie zacytował, albo nie wie skąd to jest. Myli księgi. Y więc jest możliwe takie spotkanie, ale wydaje mi się, że takie spojrzenie, ale wydaje mi się, że ono jest powierzchowne. Dlatego przede wszystkim, że Pan Jezus nie traktuje tego pytania jako podchwytliwe, odpowiada na nie rzeczowo, odpowiada yy i słyszy yy to pytanie jako pytanie, które rodzi się z serca człowieka wierzącego, serca kogoś, kto poszukuje tego, co się Bogu podoba. Tak mi się wydaje, że właśnie ta odpowiedź Jezusa, która jest pierwsza ze wszystkich przykazań, jest odpowiedzią: pierwsze jest i przywołuje tekst. Często mi towarzyszy takie, takie pytanie: jak to brzmiało? Cytowanie. W którejś z części pięcioksięgu, jakie tutaj słyszymy ze strony Jezusa, jak to brzmiało, jak o tym mówił, jak wyglądała jego twarz, jak wyglądały jego oczy. Przywołuje to, co najważniejsze, można by to zastąpić, to, co najdroższe, o co chodzi nie tylko człowiekowi wierzącemu, ale o co chodzi o ojcu. Więc to jest na pewno słowo bardzo drogie. Jakoś wydobywa się nie tyle z głowy, co z serca, z wnętrzności, z głębi Jezusa. On tym przekazaniem żyje. Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Jezus żyje tym przekazaniem. Jezus to przykazanie często sobie powtarza. Nie tylko nosi te pudełeczka małe, które są zawieszone przy głowie czy na, na, na ramieniu, ale właśnie on tym żyje. To słowo jest już w sercu, nie tylko na, na papierze. Mam taką myśl, że Pan Jezus, kiedy odpowiada. Temu uczonemu w piśmie, y, odkrywa przed nim serce, zapalają mu się oczy, płonie w nich jakieś święte pragnienie życia w ten sposób, i żeby inni tak odkryli ojca, że jemu na tym zależy, a nie na całopaleniach, na ofiarach, y, które też były częścią pobożności. Zatrzymajmy się tutaj przy tym pytaniu, tego uczonego w piśmie: czy towarzyszą mi jakieś pytania w mojej drodze wiary? Może się zastanawiam czasem nad tym, co panu Bogu jest miłe, co jemu się podoba. Może staję czasem wobec tego, że muszę podjąć decyzję, jakiś wybór, na co postawić akcent czym się zająć, co postawić jako pierwsze, na co nie powinno mi, nie chcę, żeby zabrakło czasu. Może coś jest z tego pytania, co jest echem naszych codziennych czy takich okolicznościowych sytuacji i pytań, które z naszego serca się wydobywają. W jaką stronę zmierzają te pytania? Można bowiem pytać o to, co muszę robić, a czego nie muszę, co jest już będzie grzechem, co nim nie będzie, to wszystko jest takie skręcanie w to, co z minimalizmem. Uczony nie o to pyta, i Jezus nie o tym mówi. Jakie pytania mi towarzyszą w mojej drodze wiary, w mojej drodze powołania kapłańskiego, w mojej drodze konsekracji? Jakie to są pytania? Możemy w naszej modlitwie patrzeć na Jezusa, który słyszy to pytanie jak zaproszenie, jak okazję, jak dobrą okoliczność do tego, żeby y, powiedzieć o tym, powiedzieć o tym, czym żyje, zaświadczyć. Tak, może to te oczy Jezusa, które płoną, może żar. Tak mnie to dzisiaj zatrzymało, uderzyło, że. Ten uczony chociaż znał to przykazanie. Może tak było, że kiedy słyszał Jezusa, który o tym mówi w ten sposób, z takim zapałem, z, taką, z takim żarem, to go to też dotykało. I nie tylko chodziło o to, że coś wielu nie wie, ale że tego pragnie. Że jego to pociąga, że jemu to pomaga Boga kochać, że pomaga mu to za Bogiem iść. Wybierać to, co Bogu jest najmilsze. Żar, z jakim Jezus mówi. Mówi nie tylko o jednym przekazaniu, ale też o tym, które jest z Nim bezpośrednio związane, powiązane ze sobą. Przekazanie miłości Boga, miłości bliźniego. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Żar, żar, który jest ukryty w Słowie. Bardzo piękne mamy świadectwa, ojców, które mówią o tym, że właśnie Słowo kryje w sobie ogień i chce tym ogniem zapalić moje serce. Może doświadczam jakieś przeszkody, trudności, może żyje we mnie taka jakaś osłość, może jakaś letniość i to sprawia, że. Chociaż wiem, co jest dobre, to mnie to nie ożywia, nie zapala mnie, nie pociąga, nie rozpala mojego serca. Jeżeli tak jest, to możemy prosić Jezusa, żeby nam jeszcze raz czytał to Słowo powiedz mi jeszcze raz o tym, co jest najważniejsze, nie dlatego, że tego nie wiem, ale dlatego, że pragnę tak żyć, że pragnę się do tego na nowo zapalić. Pragnę, żeby to było przewodnikiem, żeby było punktem centralnym, najważniejszym dla mnie. Zapalać. Ten, kto płonie, zapala. Jezus płonie, Jego słowo płonie. Słowo, które czyta, płonie ogniem. Może Będziemy doświadczać dzisiaj tego, że nasze serce, tak jak tych, którzy idą do Emaus, płonie, że zaczyna żyć, zaczyna tęsknić, zaczyna pragnąć, chce kochać, chce kochać Boga z całego serca. A tego nie mieliśmy w sobie, nie żyliśmy tak, nie, nie było takiego pragnienia. A więc prosić Jezusa o to. Słowo kończy się pochwałą Jezusa, taką ostrożną. Jezus jakby go, tego uczonego w piśmie, który postawił mu to pytanie, tak potwierdza, może jeszcze należałoby powiedzieć inaczej, tak go podtrzymuje w tym pragnieniu, w tym zapale, które się w nim rodzi. Zapał jest często, na pewno mamy to doświadczenie, takim doświadczeniem krótkotrwałym. Jakiś czas, może krótko, znamy to określenie, że ktoś ma zapał słomiany, taki na, na chwilę, na minuty, na, na godziny, na jeden dzień. Coś mi się bardzo podoba, ale jutroż o tym nie pamiętam. Więc taka ostrożna pochwała, potwierdzenie: jesteś na dobrej drodze, jesteś niedaleko od Królestwa Bożego. Jezus Potwierdza w tym człowieku to, co w nim szlachetne, dobre. Potwierdza to jego poszukiwanie. Widzi w tym dobry świat. To nie jest podchwytliwe poszukiwanie to jest poszukiwanie uczciwe, szczere, dobre. A jednocześnie zwróćmy uwagę, że to spotkanie i ta rozmowa wywołuje w innych respekt wobec Jezusa. Może jakiś lęk przed takim wchodzeniem w jakieś gry z nim, stawianiem mu pytań, może jakiś stawiania Jezusowi, zastawianie na niego zasadzek. Może to też działa tak, że inni zauważają, że Jezus odpowiada głęboko istotnie i potrafi dobrze ocenić te zamiary serca już się tak nie odważają na to żeby, żeby sobie pozwalać na takie zachowania właśnie jakieś dwuznaczne takie podstępne takie które miałyby Jezusa pomniejszyć czy zdyskredytować pokazać że nie jest wiarygodny prośmy Jezusa o to by i w nas Jego Słowo rodziło takie doświadczenie Bożej Bojaźni, tego, że nie, nie manipuluję Słowem, nie używam go, nie lekceważę sobie Słowa, żeby nie wchodzić na taką drogę, żeby w sercu było zawsze, niezależnie od tego, jaką mamy drogę, jaką mamy rolę, funkcję, może służymy Słowem innym, że zawsze wobec Słowa potrzebujemy tej postawy yy, szacunku, słuchania, bojaźni. Słowo pełne życia, słowo pełne mocy, słowo, które potrafi zapalić, które potrafi osądzić pragnienia i myśli serca. Że to Słowo jest mi głoszone, to Słowo słucham, tego Słowa słucham w Kościele, słucham Go dzisiaj. Prośmy o te łaski. Niech to Słowo nas dzisiaj podniesie, zapali, jak serce uczonego w piśmie, żebyśmy byli nie tylko niedaleko od Królestwa Bożego, ale właśnie byli Jego częścią, coraz bardziej żywą, owocującą. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Z Panem Bogiem.